witamy was wszystkich. Dzisiaj jedziemy właśnie teraz, jedziemy z Belusiem do weterynarza na zdjęcie szwów. Tylko teraz, zanim jeszcze pojedziemy do weterynarza, to jedziemy do dentysty, bo ja muszę odebrać... A to nie Belusia, zadałem tylko zębami. Ze mną, bo ja muszę odebrać wkładkę na zęby, bo muszę w nocy nosić taką wkładkę, ze względu na to, że ma bardzo mocno... Gagi nerwowo śpi, zagryza zęby. No, zgryzam zębami, a że mam aparatem dozę, to po prostu mi się tak by te dziąsła no, obniżają, także muszę taką nakładkę zakładać, a wcześniejszą nakładkę niestety zniszczyłam, nie myśląc, po prostu chciałam ją umyć w takich tabletkach, jak czasami dzieci mają tą... Tak, jak dzieci czasami mają ten... taką szczękę. Nie szczękę, tak? Tylko aparat na zęby. Właśnie Nikola kiedyś miała i te tabletki mi zostały. No i ja chciałam umyć, no i co, jak włożyłam do wody gorące, to mi się to... Zniekształciło. Zniekształciło. A ja to nie pomyślałam, że to przecież jest plastikowe i to nie wolno. Nie otworzyła, no. No ale to było w fakcie dopiero. Pomyślą. No i nic, no i drugą nakładkę właśnie mi zrobili. W sumie mogłam to wcześniej odebrać, ale akurat miałam razem z Waneską termin, bo Waneska ma teraz lakowanie ząbków. Dzisiaj od razu stamtąd pojedziemy do weterynarza. Dzisiaj dzwoniła pani ta z kliniki, która operowała Belusia. I Beluś, powiedziała pani, jaką musi mieć karmę. Zaraz pokażę wam, bo akurat zrobiłam zdjęcie, bo tu na szybkiego Nikola znalazła, bo Adam spał. Znaczy ja to wrzucę to zdjęcie. Tak, Adam po pracy był zmęczony, musiał się trochę zdrzemnąć, ale tak chwilowo pokażę, jaka ta karma jest. Znaczy ja nie wiem, dokładnie to wiesz, ja to wrzucę. To jest coś takiego i to jest, zaraz powiem, przeczytam. Bo wyszły właśnie, ogólnie wyszły badania właśnie w sprawie tych kamieni, bo te kamienie były badane. Część jakby przesunęli, a tam nie wiem, część było jakby wzięte do badania. I to jest Cystisteinen. Coś takiego, Cystisteinen. I tą karmę właśnie Hills musi właśnie z tą specjalną Beluś jeść, plus do tego jest mokra karma, tak samo. No. Trochę ta karma jest trochę inna, bo to jest na rozpuszczenie tych kamieni i to właśnie jest dostosowane do tych kamieni, co właśnie Beluś ma. Fakt, że jest ta karma droga, bo tak patrzyłam tak na szybkiego, bo oni akurat dzwonili to przed wyjazdem. 12 sztuk puszek, no gdzieś koło 40 euro, tam chyba 38. No i ta karma też mniej więcej tyle, ale to chyba jest, już nie pamiętam, ale wiem, że dużo kilogramów jest. 2 kilo też? Nie, tutaj więcej jest. Więcej? 5? Nie, wiesz co, tutaj akurat nie mam. Ale to spokojnie, Adam, jak już zajedziemy do domu, to Adam tam ewentualnie na laptopie i tam wrzuci. Także no, te koszty są troszkę takie wyższe, bo to jednak już ten pies ma już wszystko takie specjalne, ale nic, ważne, żeby Beluś po prostu był zdrowy, to jest najważniejsze dla niego. Będzie musieli sobie jakoś poradzić z tym wszystkim. No i jak chodzi o te siusianie Belusia, no pani powiedziała, że nie wie, jak to długo może potrwać, ze względu na to, że Beluś miał mocno uszkodzone ten cewnik moczowy i tam no po prostu ten cały, ten, nie wiem, czy te narządy, układ moczowy ten cały miał uszkodzony mocno i powiedziała, że no ciężko stwierdzić, jak to długo może potrwać i mówiła, żeby przez 3 dni podawać, ja sobie zapisałam, buskopan, tam jeszcze nam zostało i przez właśnie jutro, sobotę i niedzielę damy ten buskopan. Tak, bo tam jeszcze zostało trochę tych tabletek. No i pani mówiła to, że te tabletki są do stabilizacji tego wszystkiego. Mhm. A czy to mu się do końca ustabilizuje? Ciężko powiedzieć. Że ciężko powiedzieć. Może, może trochę, może to potrwać trochę dłużej. No nie wiem, mówi na dzień dzisiejszy nie powie, bo mówię, było tam w miarę sporo uszkodzone. Także jesteśmy zdatni na te pampersy. No i teraz właśnie jadąc do tego weterynarza, tak zastanawiamy się, czy nie kupić jednak jeszcze jednego z materiału. No bo te pampersy, co kupiliśmy, no kosztują, kurczę, 9 euro.
szukaliśmy tutaj gdzieś taniej. Jeszcze postaramy się poszukać na internecie, czy na internecie nie idzie taniej kupić tych pampersów. W sumie nie patrzyliśmy jeszcze na internecie. Także jak wrócimy do domu, to jeszcze spojrzymy w internet, tak żeby wiedzieć ile tam kosztują. Jeżeli będą też takie drogie, to chyba zdecydujemy się, że kupimy jeszcze jeden materiałowy. No to będzie nas tanie kosztowało, bo w sumie zapłacimy te 15 euro jednorazowo. A jednak będzie miał jeden na dzień, drugi będzie miał na noc. Ja i tak tam do środka wkładam wkładkę albo wkładam ten papier tak leciutko, tak, albo chusteczki można tam powrzucić, tak żeby nie miał bezpośrednio na materiał, tylko na to, i wtedy to część można wyrzucić, wtedy ten jakby ten pampers nie jest tak mocno moczony. Tak właśnie nam też powiedziała, jak wcześniej mówiłam, pani poleciła, że może być to wkładka, można i chusteczkę jedno czy dwie, czy można tak papier mięciutki, tak, żeby papier mięciutki na przykład pozawijać, tak leciutko mu włożyć, żeby to nie było bezpośrednio, wtedy na dłużej też to starcza. No bo tak jakbyśmy mieli rzeczywiście te pampersy, ja używam na noc dwa pampersy, tam jest tylko 14 sztuk, także no tygodniowo to by nas trochę kosztowało. No, tygodniowo mniej więcej te 9 euro. To jednak musimy obciąć trochę te koszty, no bo dużo trochę to kosztuje. No i zobaczymy, bo w sklepach tu patrzyliśmy, nigdzie nie ma, myślałam, że może w Action, może w Philipsie u nas, ale niestety tam nie ma. Jeszcze mówię, zobaczymy w internecie. Te pampersy są droższe niż po prostu dla dziecka małego. Ja pamiętam, jak dla Waneski, to ja nie płaciłam za tyle pampersów, tyle pieniążku, zawsze się mniej płaciło. No a tu teraz przyszło nam za psa więcej. No ale cóż, no człowiek bierze psa, musi się decydować, że czasami właśnie wypadają jakieś choroby i różne rzeczy, także no musimy się liczyć z tym. No nic, ważne, że jesteśmy zdrowi, jakoś damy radę. W sumie dzięki Wam jakaś tam też mała wrzutka jest, cegiełka jest od Was, także też jesteśmy bardzo zadowoleni. Nikogo, nie namawiamy nikogo, tylko po prostu zachęcamy, jeżeli ktoś ma chęć z własnej woli, by się wesprzeć. Od serca, tak, ma jakieś dobre serce. Nie musi, no bo to nie jest takie konieczne, żeby tam później ktoś nie mówi, że coś tam, że my wpłacamy, ktoś wpłaca, a jakaś tam sytuacja taka nie inna. To tylko po prostu z własnego dobrego serduszka. Każdy, kto ma zwierzę, to wie, że to są takie, no niestety, dodatkowe już dochodzą koszty i to nie są na koszty na miesiąc, na dwa, tylko już na dłuższy moment. Pewnie przez pół roku, po pół roku pewnie będziemy dzwonić i się dalej dopytywać, jak to wszystko będzie wyglądało dalej. Także to tak u nas dzisiaj to wygląda. No nic, nie będę się rozgadywała, no bo znów ten filmik wyjdzie taki troszkę długi. No i tyle. Jakby coś, to później jak już będziemy u weterynarza, to tam Adam coś dogra, bo teraz Adam bardziej skupiony jest na jeździe. Nie, skupiony, żeby nie zasnąć. No, Adam jest zmęczony, spał bardzo malutko, niecałe godzinę. Ale dam radę, no, jestem musi, musi dać radę. Kierownicę się trzymam, to jest dobrze, no, to nie jest upadnę. Jak się w nocy staje i się w ciągu dnia nie zdrzemnie. A mi szkoda spać. To. Wczoraj tym bardziej, że Adam też nie spał. Ja już mam powera, bo sobotę mam wolną, mam prawdziwy weekend. I dzisiaj, no ale to jest niebezpieczne, ja tak nie lubię, jak osoba jest tak trochę niewyspana, bo to wiecie, oczy się chwila, moment i zamknę. Ja w sumie też na chwilę się położyłam, żeby spałam, a to długo. Przynajmniej pół godzinki też się w sumie tak zdrzemnęłam, ale to nawet nie wiem kiedy, jak mi się oczka zamknęły. O ludzie, tak byłam zmęczona strasznie. No ale nic, mi to pomogło, gorzej się martwiła się Adama, żeby nas dowiózł szczęśliwie. Gabi się o mnie martwi. Dobre. Ach, ci dam zaraz. Przychodzę i tylko kiedy są pieniądze. Nie, no, wiadomo, że co miesiąc są. No, co miesiąc. No nic, na tym kończymy. My już jesteśmy praktycznie na miejscu, bo tam jest... Tam jest budynek. Volksbank i za Volksbankiem, tak, nie wiem, czy będziecie widzieć. No po prostu za światełkami, tam jest przystanek autobusowy. I w sumie jak jest przystanek, to jakby z przystanku do tej dentysty. Tak, tak. No i tam jedziemy na te ząbki, a Waneska będzie miała lakowane ząbki, tak? Jeść, no niestety. No bo później Wanesce, wiecie jak to jest. Jak się wraca od dentysty i pan
doktor mówi, że nie wolno jeść przez godzinę, to wtedy najbardziej się wtedy chce jeść. Nie wtedy, kiedy można jeść, to wtedy się ja nie chce jeść, tak, no. Ale wtedy się wychodzi od dentysty, mama, ja jestem strasznie głodna, kiedy ta godzina minie? No i to tak właśnie jest z dziećmi, że jak się wychodzi, to najbardziej się wtedy chce jeść i pić. No ale pić to wodę może, to nie ma problemu z tym, a dzieci i tak tylko wodę piją, albo że jest jedzenie, no nic, nie przeszkadzam. My już właśnie dojechaliśmy. Już ja zaparkowałem, myślę, że dziewczyny się brykają. Żegnamy, uciekamy. No. Belu zostaje jeszcze. Beluś nie teraz do lekarza, a następnym razem. No. To jest normalne zachowanie Belusia. I to tak wygląda. Tu mamy netto sklep. No, pogoda brzydka. Dzisiaj brzydko, nie wiem jak jutro będzie. Dobra, to nic. Czekamy jak przyjdą. Już, już przyjechaliśmy do weterynarza. Poznajecie, prawda? Tam jest weterynarz. I teraz tutaj zakładamy mu ten kołnierz, ale i tak będzie musiał mieć kaganiec. Bello, matko, to wy przyszłaś teraz. Ach, mama przyszła i Beluś przyszła do mamy. Bello. Beluś do mamy chciał iść. Bello. Bello. Nie, to też nie wiem. Tatuś też nie może. Dobra, to ja się schowam, żeby go trochę nie drażnić. Już zapiłaś? Bello! Dobra, bo są komplikacje. Dobra, na razie. Się odmeldowywujemy. A tu chciałem wam pokazać fajnego Peugeota. On już tu prawie zarasta. W fajnym stanie jest. Ale na razie idziemy do weterynarza. Jesteśmy po usunięciu szwów. Beluś nie ma. Dostał tam w nagrodę coś tam, jakieś smaczki. Od razu weterynarz nam zamówił karmę suchą, taką jak powinien dostać. Mhm. Tam zadzwoni jak już przyjdzie. No. Jedynie już tylko mamy mokro, sobie poprzukamy, jest mokro jedynie. Już nie wiem, żeby tam nie robić mu problemów, tylko jedynie co suchą najbardziej. No i wizyta kosztowała 25 euro. 25 euro, tak. To tym razem akurat tak w miarę przyzwoicie, te 25 euro to jest ok. Mm. No bo ostatnio to bardzo dużo, właśnie prawie 80 euro, nie? No, ale to ze względu na to, że on miał ten rentgen robiony, to dlatego tak dużo płaciliśmy. Tak, już jedziemy, kochanie. Już jedziemy. No musimy pogadać. No. Dobra, to na razie tyle. Nie wiem, meldujemy się może w domu chyba, co? No chyba tak. Już jesteśmy w domku, jak widzicie, w dresik się przybrałem. Gabi już ogarnęła po zakupach truskaweczki. Ale ja wam powiem, że tam koło Kauflanda we wtorki i w piątki są takie bazarki, takie, że jak to powiedzieć, ci rolnicy, czy jak? Tak, tak. No takie jak w Polsce są te bazarki. I było ostatnio tak. Kupiłeś tak tanio, nie? No, tylko że drobnych nie miałem, znaczy w ogóle pieniędzy, bo teraz jakoś tak często kartą płacę. I mamy ograniczony budżet. Nie, daleko, żartuję. Daleko miałeś bankomat, nie? No i daleko bankomat, no, żeby trochę wziąć. Trochę z matak byłam, bo powiem wam, że oni się reklamowali. Taka szalkę, jak to się to mówi? No, tak, takie, no. Pół kilo. Półkilowe. Pół kilo. Jak oni to mówili? Jedna kosztowała euro... 50. Nie, euro 60. Nie, chyba. Mówiłeś euro 50. No coś takiego, euro 60, euro 50. Za dwie, 2 euro. A za cztery... Takie, to 2 kilo w sumie, tak? No, dobrze mówię? No, to 3 euro. Za 3 euro. Ja mówię, kurczę, żebym jeszcze euro. Nie miałem euro, no i tylko dwie kupiłem. I teraz poluję na jutro, bo jutro będzie piąteczek. No. Piątunio. No to rzeczywiście to i jak będzie, to biorę. No za 3 euro 4 sztuki naprawdę, a ja robię... A w peny jedna kosztuje 2,30 coś. Tak. No teraz kupiliśmy akurat, bo netto też, bo promocja 3 za 5. No. 3 opakowania za 5. A ja też robię często... Słucham? A jest to piątek? Tak. Piątunio to jest. Jak szybko ten tydzień... Ten tydzień zleciał. No, a? Maneska, szybko ten tydzień tak leci. Niedawno się zacznie poniedziałek, a tuż weekend. Ale i tak na wycieczkę jadę. A Amelia jedzie na wycieczkę, tydzień jej nie będzie. 9 dni. Nawet dłużej. Jezu, jaki spokój będzie. Nie spokój. Amelka dużo mi pomagała i z Berlusiem wychodziła rano. Smacznego. Także będzie, teraz będzie musiała Nikola troszkę pomóc nam z tą sytuacją.
No, także a dla mnie prowadzi polował mi na truskawki, bo ja często właśnie robię na weekend chia, takie deserki dla dzieci, bo dzieci chodzą i chciałyby coś zjeść, a te chia, a ciebie nie będzie, a Amelia najbardziej uwielbia. Zawsze... To ci wyślemy zdjęcie. Zawsze dwa takie te kuferki, miseczki takie. Teraz puchárky, puchárky. Puchárky, tak, o, tak można powiedzieć. No, Amelka uwielbia. No, no i nic. Co, ja Gabi ma szczękę nową. Tak, mam tu. A czy nie, to jest nakładka tylko. Dobra, każdy wie, o co chodzi, no. Nie będę pokazywała, bo tak nieładnie. Nieestetycznie. Nieestetycznie, tak. No i dobra. Ej, idę się przebierać, bo... I kończymy. Więc Beluś ma zamówioną karmę, jeszcze będziemy tą jeszcze suchą ma. Teraz mokrą jeszcze. Jeszcze mokro byśmy chcieli. Mhm. No i jeszcze musimy pomyśleć w sprawie tych pampersików, co zrobić. Jaki wariant najlepszy będzie. Mhm. Czy jeszcze raz jeden zestaw taki, znaczy taki wielofunkcyjny? Funkcyjny. Wielokrotnego użytku, tylko tam w środku się papierek z ten wymienia, znaczy wkładkę. Czy takie pampersy normalne, albo te po baby, dla dzieci. Żeby to jeszcze było wiadomo, że to nasza tydzień, dwa, no to jeszcze jest okej, tam czego by kupił. Ale jak to nie wiadomo. Jak to nie wiadomo, jak długo, czy to będzie miesiąc, czy pół roku. Ciężko stwierdzić. No jak ja mam tak na stop kupować pampersy dla pieska prawie po 10 euro, no to lepiej właśnie... To ja dla Waneski takich pampersów drogich nie kupowałam. Mi? Ale jak byłaś malutka, to no, sobie teraz już nie. Teraz. Ale jak byłaś malutka, to tutaj tak pampersy dobra, po co? Nie wybrałaś takie drogie. No dobra, tak. Kończymy pampersowym zakończeniem. Jak się tak podobało, taki skrót. Krótki. Taki króciutki, co jest Belusiem. No nie to, co było po ostatnią godzinę. To z Belusiem się po prostu działo. No. Ale dzielnie zniósł zdjęcie szwów. No. Fakt, że kaganiec mu założyliśmy. No, musiał bo jak pani tam się już dobiera, no to niestety tak się wyrywał, tak się bał. Na samo wejście to się Beluś bał. Założyliśmy kaganiec, Adam trzymał, ja mu też nóżki z panią trzymałam. Także dzielnie, później nawet się nie szarpał, bo się bałam, że jak on będzie te nitki ciągnął, to się bałam, że będzie się troszkę... Ale dużo ma tych szwów, 5 chyba. No. I bałam się, że on tą łapką będzie tak poruszał i rwał się, żeby on tam nie uszkodził. Ale nie, nawet się nie poruszał, bo to tak dzielnie zniósł. Także... No i dostał nagrodę od pani weterynarz. Łakomczuk. Także super. Dobra, to kończymy szybciutko i widzimy się za jakiś czas. Ponownie. Pa! Nie ma. Waneska macha. Thought that you would wait. You should know that it hurt me too.